Dziś o świcie kardynał Henryk Gulbinowicz wyruszył na pielgrzymkę do rodzinnego Wilna. To między innymi tam będą kręcone zdjęcia do filmu biograficznego o byłym metropolicie wrocławskim, który powstaje w koprodukcji z Telewizją Polską. Od kilku miesięcy kamery towarzyszą kardynałowi niemal bez przerwy. Anna Piskorowska. Już od rana na wrocławskim lotnisku kardynałowi towarzyszyła ekipa filmowa. Pretekstem do powstania ponadgodzinnego dokumentu są 90. urodziny jego eminencji. Jak mówi reżyserka, film o kardynale ma przedstawiać go w nieco innych sytuacjach niż te, w których wszyscy go znają. Każdy dzień z kardynałem może się okazać tym najtrudniejszym, bo jest to człowiek przekochany, ale także bardzo nieprzewidywalny. I trzeba być czujnym na każdym kroku. Ekipa filmowa jeździ za kardynałem od kilku miesięcy. Zdjęcia kręcono już m.in. w Watykanie, Wrocławiu i Henrykowie. Teraz przyszedł czas na rodzinne strony, gdzie, jak mówi kardynał, wszystko się zaczęło. Tam chodziłem do szkoły podstawowej, tam też chodziłem do gimnazjum ojców jezuitów. Jeszcze przed II wojną światową i dlatego też tych punktów takich bardzo wiele było, które poruszały uczucia i wspomnienia. Film nie bez powodu powstaje w koprodukcji z Telewizją Polską. To właśnie nasza telewizja posiada największe archiwa dokumentujące istotne momenty z życia Henryka Gulbinowicza. Zdjęcia zakończą się we wrześniu, a dokument będzie można obejrzeć na antenie telewizyjnej Jedynki jeszcze w tym roku. Fakty, Anna Piskorowska.